Ale uderzenie jest, ty bramka! Z okazja Tobiasz nie ma spalonego. Chabrowski przed bramką, 2-0! Aj, bramka! Jest trzeci gol! Wielsi więcej ciekawego, Bejnarowicz na ty! Gol! I gol na stoją! Niezły pomysł i bramka! Próba strzału Jaskłowski, kapitalna interwencja bramkarza! Nie ma spalonego, możemy grać dalej. Styczeń na dogodnej pozycji, bije teraz bramkarza i będzie gol! Bydla! Witamy Was, drodzy, w następnym odcinku programu przed kolejką programu, który transmitujemy ze Szczawińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który prowadzą Bartłomiej Nowak, Jakub Zima, Paweł Szpur. No to już prawie zbliżamy się do finiszu rundy jesiennej, panowie. Tak, prawie. Bo prawie. To prawie robi wielką różnicę, ale... Ja zawsze mówię, czy można być prawie w ciąży, nie? No, Ale nie, panowie, dzisiaj dynamicznie, bo ostatnio poszliśmy na całość i musiałeś dzielić program na dwie części, więc troszeczkę dynamicznie. Takie materiały ekstra to w przerwie świątecznej, okej? Okay? Tak. Dobra, okej. Okay. Panowie, czwarta liga. Czwarta liga, 15 kolejka za nami, bardzo dużo ciekawych spotkań, dużo ciekawych wyników. Żeby nie być gołosłownym, wystarczy spojrzeć na choćby zwycięstwo Polonii Stal Świdnica z Motojączem Oława 1-0. Bardzo, ale to bardzo duża niespodzianka. Wydaje mi się też, że sporym, no, takim ciekawym meczem był mecz w Nowej Rudzie, gdzie Piast wygrał co prawda z Bolesławcem, ale tylko 4-3. Dużo się tam działo, naprawdę ciekawe spotkanie. No, Wolibórz oczywiście dalej na pozycji lidera, pewne zwycięstwo z Iskrą. Myślę też, że remis Baryczysyłów w Lubaniu to jest duża niespodzianka, 1-1, tam naprawdę nikt się tego nie spodziewał. Piast się odgryzł Lechi za porażkę tydzień temu. Nowy trener nie pomógł Górnikowi, Nowe Miasto. No tak, właśnie to chciałem powiedzieć, no, że niestety trener. Nowy trener, stare problemy. Tak. Tutaj widać, że Sebastiana Racińskiego czekać będzie dużo pracy. Mhm. Jak być może nowego szkoleniowca, którego mam nadzieję, że poznamy już w niedługim czasie. Prawda? No ja zwrócę uwagę oczywiście na Górnika Złotoryja, tak myślałem, który stopniowo, ale konsekwentnie idzie w górę tabeli, wygrana 4-1 z Prochowiczanką i tym samym Górnicy przeskoczyli właśnie wspomnianą Prochowiczankę w tabeli, klasyfikując się na 14 miejscu z 17 punktami. W Złotoryi jeszcze jest złoto? Chyba bardziej w Złotymstoku. No tak coś mi się... Ale w Złotoryi tam był swego czasu ten konkurs spłukania złota, że było tam złoto sztucznie... Tak, wrzucone, żeby można było, prawda, właśnie... Ale powiem szczerze, od kilku lat już nie słyszałem. Nie wiem, czy w Złotoryi jeszcze ten turniej, bo to gdzieś w miesiącach wakacyjnych jest organizowany. Ja... Czy te zawody są jeszcze prowadzone? Powiem panowie, że jestem bardzo mile zaskoczony tym, co zrobiła Polonia Stal Świdnica. No słuchaj, przed meczem zastanawialiśmy się, na ile ten zespół jest w stanie się spiąć. Tam był pogrzeb pana Stachowskiego, tak, prawda? Ale nie tylko, bo jeszcze... No dobrze, ale to potem, nie? No tak, i tak, wiesz, tak. I teraz ale tutaj... przed tym meczem. No i właśnie o to chodzi. Przed poprzednim meczem jedna tragedia, teraz przed tym meczem druga tragedia. Tam inny troszeczkę jakby wydźwięk tej sytuacji, tu zupełnie inna, ale obie osoby bardzo blisko związane z klubem. I zasłużone, tak. Tak, i wiecie, no tutaj nagle dochodzimy do takiej sytuacji, że Polonia Stal jednak wygrywa, co jest naprawdę sporą niespodzianką, czysto piłkarską. Nawet sam prezes Andrzej Padecki postawił takiego posta na Facebooku, podpisanym obrazek Pille, no i z wynikiem 1-0, nie? Takie mocne zaskoczenie jednak mimo wszystko. No tak, faktycznie musiał być mocno zaskoczony. No, ale powiem wam, no może i dobrze, nie? Tylko dlaczego akurat te wszystkie drużyny, które łapią te lepsze momenty, to robią to przed meczem z Górnikiem Nowe Miasto. No tak to wygląda. Środa... Obawia się Górnik Nowe Miasto, tak? Środa Śląska przyjeżdża za niedługo. Co prawda tu swój mecz przegrali, ale poprzednio dobrze się zaprezentowali. Teraz Polonia Stal Świdnica to będzie ostatni rywal Górnika Nowe Miasto w tej rundzie. Za 2 tygodnie. No i na wyjeździe, tak. Na wyjeździe, no ale bez względu na wszystko, no sami widzicie, jak to wygląda. Jakoś tak ta runda się totalnie nie układa ekipie z Wałbrzycha. No już nie pamiętam, kiedy ostatnio punkty zdobyliśmy, nie wiem, w Bolesławcu może ten punkt był? Ten remis? Tak, bo tam była Iskra, potem Łomnica, w międzyczasie remis chyba w Bolesławcu. Chyba tak, tak to chyba dawno temu już. Dawno temu, naprawdę dawno. Chciałbym się powiedzieć dawno i nieprawda, zobaczymy czy... No słuchajcie, może trochę przesadzam, ale... Andrzejki są pod koniec listopada, ostatnia kolejka tydzień wcześniej, to może taki prezent andrzejkowy, nie? Dla kogo? Bo nam zrobią chociaż chłopaki, nie? Wygrają. Masz na drugi Andrzej?
No nie mam, ale wiesz, ale choćby no wiesz. Ale tak, prezent lubi dostać. Prezent lubi dostawać. Każdy lubi dostawać, dlatego moje ulubione nauczycielskie powiedzenie jest takie: ja nie koza, ja kwiatów nie piję. No. No, dobrze, dobrze. Każdy lubi prezenty dostawać. Tak, no ja bym chciał tak chociażby te dwa ostatnie mecze, chociażby te dwa punkty, chociaż no myślę, że jakbyśmy 6 dostali, to by się nikt nie pogniewał. Piasnowa Ruda wygrywa 4-3. No to wspominam, Kuba, o tym przyznałeś? Ty naprawdę? Tak. Wiesz co, zamyśliłem się w tym momencie. O, to by mnie tak, wiesz, za bardzo nie... Kuba, przepraszam. Nie szumiał z tym stwierdzeniem, zamyśliłem się troszeczkę. No, bo no mówił, może coś szukałem w internecie w tym czasie i tak. Nie, no słuchajcie, tak prawdę mówiąc, to tak można różne rzeczy tutaj wnioskować. No nie wiem, co się tak naprawdę musiało tam wydarzyć, że aż tyle bramek padło. Bolesławiec nie jeszcze raz bramek, prawda? To prawda, Bolesławiec nie strzelał bramek, tak? No, natomiast... Zaledwie 11 bramek miał po stronie zdobytych w 14 kolejkach. Tak, a teraz nagle 3. No to takie zaskoczenie, prawda? Kiedyś czasami jak są sparingi i drużyna, która tam powiedzmy, czy nie wiem, czy jest gospodarzem, czy przyjezdnym, brakuje im zawodników, to sobie tam podbiera z tej drugiej ekipy, tak, na przykład bramkarza. Może to było podobnie, że im zawodników brakowało, więc tam Jacek Fojna mówi, dobra, weźcie tam od nas chłopaka dwóch. Ja oczywiście się śmieję, bo taka sytuacja nie może mieć miejsca widzę, z przyczyn pewno oczywistych, ale w sparingach taka... Nieraz się zdarza, tak, nie? Zdarzają takie momenty, że tak powiem. Dobra. Kuba, chciałbyś się skupić trochę na Górniku Nowe Miasto, czy razie opuszczasz ten temat? Już skupiliśmy się przed chwilą. Nie, no. Nie, bo to tak znowu, przed chwilą. No, nowy trener, stare problemy. No. No słuchaj, no tu nie ma co na razie mówić. No 4-4-2 zamiast 5-4-1 czy też 4-5-1. Zmiany personalne, Aleks Szymski w ataku zamiast w obronie jak wcześniej. Dużo różnych takich niuansów, detali. Trudno to ocenić, nie widząc meczu w 100% na żywo. Przekaz telewizyjny pokazuje tylko to, co pokazuje. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w niedzielę, teraz 19 listopada w pojedynku z Polonią Środa Śląska, mecz o 12 godzinie. Ostatni mecz w tych rozgrywkach, w tej rundzie tych rozgrywek na stadionie w Wałbrzychu. No sam jestem ciekawy, jak to się wszystko potoczy. Mam nadzieję, że pogoda dopisze do tego stopnia, że przynajmniej zagramy w miarę normalnych warunkach, że nie będzie tutaj... Bo coś właśnie chyba, czy w sobotę, czy w niedzielę ma coś się pogoda diametralnie zmienić. Właśnie chodzi, znaczy z tego, co słyszałem. Ja dzisiaj słyszałem, to ponoć z piątku na sobotę ma być już minusowo i nawet śnieg gdzieś ma się pojawić, ale w niedzielę już pokazywali temperaturę plus 7 stopni, więc sam nie wiem do końca, czy... Będziemy się opowiadać. To na koniec powoli, zbliżając się do końca też czwartej ligi, będziemy mówić o przyszłych meczach. Powiem tylko tyle, że ciekawostka, 13 listopada wręczono statuetkę najlepszemu królowi szczęsu czwartej ligi z poprzedniej ligi. Tak, znaczy poprzedniego sezonu. Tak, z poprzedniego sezonu Łukaszowi Skolimowskiemu, który wtedy miał chyba 33 lata, dokładnie jeszcze 54 gole tak. No i wyręczył mu ją Esposito ze Śląska Wrocław. Tak? Erik Esposito? Tak. Ciekawostka. No fajnie. Ale zobaczcie, trzeba czekać, żeby statuetkę dostać. Wiesz co, no to normalne, słuchaj, no to czasami tak jest, że się to celowo gdzieś tam wydłuża w czasie po to, żeby zrobić z tego jakąś no miłą... Celebrację, tak. Tak, dokładnie, no tutaj takie spotkanie ze Esposito dla takiego zawodnika, który no nie ma specjalnie jakichś szans na to, żeby się z nim spotkać, porozmawiać, przybić piątkę, zrobić sobie zdjęcie, no to jest spore wydarzenie, więc myślę, taka pamiątka całkiem fajna. Dokładnie. No co, panowie, ciekawe, jakie spotkanie nas czekają? Wiesz co, no myślę, że w Migrodzie Piasnowa Ruda się trochę pomęczy. Złotoryja podejmuje Lechię Dzierżonią. To na pewno będzie ciekawy mecz. Na pewno, tak. Tak, poza tym... A co myślicie za nich między... Barycz Sułów. Z Polonią Świdnica? Prędzej Barycz Sułów, Mieźwa Legnica mnie tutaj będzie interesowało, ci powiem. Zenit między Burz, Polonia Świdnica, no wiesz co, no... Wyrównany może być mecz, nie? Może być mecz, ale czasami to tak jest, że te wyrównane mecze mniej elektryzują, niż się faktycznie może zdarzyć. Nie wiem, trudno ocenić. No będziemy patrzeć pod kątem Górnika Nowe Miasto, jak zagra Polonia ze Świdnicy. Z tego względu, że to będzie nasz tak jakby ostatni rywal tej rundy, więc teraz Polonia Środa Śląska, później Polonia Stal Świdnica będzie przeciwnikiem Górnika Nowe Miasto. No więc choćby z tego powodu trzeba będzie zerknąć w stronę Hajewskiego i spółki, czy i jak sobie poradzą w Międzyborzu. A nie jest tam łatwo grać. Może Marek Stępnowski przygotuje jakąś tutaj analizę. O, poprosimy Marka, może nam pomoże. Marek nas ogląda. Serdecznie, tak. Marek, trener,
trener analityk GKS Katowice. Nasz człowiek w GKS. Ale jeszcze kończąc już czwartą ligę, zobaczcie, jaka dalej jest przepaść między trzema ostatnimi drużynami, a chociażby pięcioma pierwszymi. To jest niesamowite. To tu się nic nie zmieniło, powiem ci, od dłuższego czasu. Myślę, że od dobrego miesiąca, jak nie dłużej, tak się dzieje. No ale popatrz, jak nie szukać przepaści między trzema ostatnimi, a pięcioma pierwszymi, nie? Ale aż takie, wiesz, to wiesz, ja rozumiem, że... Ale aż takie. Nie, aż takie. Paweł, to w piłce nożnej na tym poziomie rozgrywkowym bardzo często się to zdarza. Zresztą nawet na tych wyższych to może się zdarzyć. To jest po prostu norma. No, są lepsi, gorsi, słabi, dobrzy, no i trudno. Tutaj nie wypośrodkujesz tego. To nie jest, nie wiem, La Liga, gdzie jest często spłaszczone wszystko i dużo zespołów do samego końca walczą o coś, prawda? No to proponuję przejść do okręgu. Że od tego zaczniemy, no bo zapowiadaliśmy przed tygodniem pojedynek Orła Mysłakowica, czyli naszego zespołu, mówię naszego, bo z trenerami Robertem Budnowiczem i Marcinem Murawskim, który po dołączeniu obu panów no, ma fantastyczną pasę, nadal bez porażki, 8 zwycięstwo, do tego również 3 remisy, aczkolwiek łatwo nie było, mimo że rywalem był ostatni w tabeli Górnik Węgliniec, ponieważ zespół Marcina Morawskiego i Roberta Budnowicza wygrał zaledwie 1-0, no ale liczą się punkty, tradycyjnie wiemy o tym, że to jest najistotniejsze w piłce nożnej i w najbliższej kolejce Orzeł podejmować będzie Pogoń Świeżawa i to zdecydowanie trudniejszy rywal, bo Orzeł Mysłakowice to 4. zespół Jeleniogórskiej Okręgówki, a Pogoń Świeżawa oczko niżej. No i tyle. Mecz na szczycie, nie? Mecz na szczycie, tak na pewno dla obu panów spore wyzwanie. Dla Marcina Morawskiego, który jak tydzień temu powiedział Robert Głównowicz, przechodzi 4. wiosnę. Ciekawe, gdzie będzie 5. No, może zakochany. No to może, na pewno zakochany. Nie? Szczęśliwie zakochany, żona, dwójka dzieci. No. Pozdrawiam serdecznie. Żonę czy dwójkę dzieci? Wszystkich całą rodzinę pozdrawiamy, a przede wszystkim trenerów, którzy nas oglądają. Boję się. Dobra, nasza okręgówka, wałbrzyska okręgówka. Tak, no mamy dobre wieści dla lokalnych kibiców, bo tak i Zdrój po tej trwającej tam z miesiąc temu delikatnej zapaści odbił się, tym razem wygrywając na wyjeździe z Lechią 2-0. Ale nas oczywiście cieszy też po kilku słabszych meczach, bo na wyjeździe nie było źle ze Skałkami, znacznie wyżej notowanymi Skałkami, Stolec, remis. Mm-hmm. W końcu to nie jest zły wynik, ale później no, granic Roztoka, pewne rozczarowanie, porażka 0-1. Tym razem Górnik Wałbrzych, czyli zespół trenera Adriana Mrowca, wygrana 4-1 na wyjeździe z Polonią Bystrzyca Kłodzka i ten wynik na pewno musi bardzo cieszyć. Ja ci powiem, z czego Jakub się cieszy, a Jakub się cieszy z tego, że Włókniarz Głuszyca wygrał 3-1. No tak, wygrał w Nysie, znaczy w Kłodzku z Nysą. Nysie z Kłodzka. No widzę, wy jesteście dobrzy, obaj jesteście dobre herbatniki, panowie. Słuchajcie, no jest się z czego cieszyć, bo ten mecz był bardzo ciekawym spotkaniem z różnych względów. Kilka takich detali gdzieś tam dotarło. No, najpierw bramka Włókniarza, fajne do przerwy prowadzenie 1-0, potem szybko wyrównują gospodarze. Później gdzieś w około 72-73 minuty gol ponownie dla Włókniarza. No i potem tak naprawdę gospodarze szukają bramki wyrównującej. Mają mnóstwo takich ciekawych pomysłów na grę. Ostatnia minuta meczu, doliczony czas gry, rzut wolny, najbardziej chyba taka niewdzięczna sytuacja dla drużyny, która goni wynik i atakuje. Strzał z 17 metra, piłka trafia w słupek, bramkarz nie miałby nic do powiedzenia, gdyby to było parę centymetrów bliżej światła bramki. Odbija się od słupka, któryś z obrońców kopie daleko do przodu, kontra 3-1 dla Głuszycy i tylko urwy poleciały z tego filmu. Szkoda tylko, że to dzieci akurat, a nie zachowały, że tak powiem, tej powagi sytuacji, nie wiem, opanowania nerwów. No i 3 punkty wracają do Głuszycy, no to wiesz, no trudno się nie cieszyć. No.
Lubię bardzo ten zespół, tak naprawdę gdzieś tam zawsze z sentymentem patrzę w ich stronę. Podoba mi się praktycznie w tej drużynie wszystko. I koszulki, i przyśpiewki, i kibice, którym też dziękujemy za... Ja wam powiem, że kilka pokoleń ludzi z Bokiarza Górzyca uczyłem, powiem wam. Sławka Kulika, jego syna Kacpra Kulika, nawet słynnego Andrzeja Włodarczyka, kierownika, słynny kierow Bokiarza. Mogę powiedzieć, że oni gdzieś wyszli spod moich skrzydeł. Popatrz, po części. Ale zobacz, Bartek. Kończyli mechanika przy ulicy Ogrodowej. Pamiętasz, jak się kiedyś jednego razu go pytałem podczas któregoś z nagrań? Jeszcze czekałem tylko, aż mi powiesz, że jego też uczyłem. Powiedz, skąd ty nie uczyłeś? 30 lat to. No to, to dużo jest. Tym bardziej, że mechanik przy Ogrodowej to oczywiście obok czwartego ELO. No, tak. Też kuźnia sportowych talentów, tak, jakby nie patrzeć. Było nie, to... i dużo siatkarzy i dużo koszykarzy. Chociażby wspominaliśmy Andrzeja Adamka swego czasu. Zgadza się. No ale prawda jest taka, jak mówisz. Mnie cieszy też od razu, popatrzcie, wygrana, druga wygrana Włókniarza. Nie tylko forma strzelecka, bo przecież o tym wspominaliśmy, przeczyliśmy na ten, i to bardzo, defekt, prawda, ofensywny zespołu Tomasza Idziaka. A tutaj wygrana 3-1, drugie zwycięstwo i od razu skok na 13 miejsce. I to w tej chwili jest takie miejsce, które pozwala sądzić, że są w stanie powalczyć o tą 10 lokatę. Bo nawet przed sezonem wspominaliśmy, że to może być szczyt marzeń dla Włókniarza w tym pierwszym sezonie. No i tutaj tak się ta tabela układa. 10 miejsce, 15 punktów, a potem to się ta przepaść zaczyna robić coraz wyższa, prawda? No, ciekawe. Aczkolwiek będzie ciężko, no bo no będzie ciężko. No, no bo będzie trudno. Ja mówię o najbliższej kolejce, bo Orzeł Ząbkowice na tapecie, więc... No właśnie jednak... miałem zaproponować Pawłowi, żeby skoczył do Orła, bo lubi, ale z drugiej strony tego samego dnia, niemalże o tej samej godzinie w Wałbrzychu zagra Bielawianka. Tak. I powiem wam, też chciał, ja niestety no tego dnia, w tym czasie będę na hali Wałbrzyskich Mistrzów. Ktoś z was musi ten mecz, ja chociaż na chwilę zobaczyć, no taka jest prawda. Ja nie zobaczę. No, mam na myśli Wałbrzychu Bielawiankę z Górnikiem, nie? Bo to wiecie, to tu na miejscu 13 godzina, no nie wiem, jak ja się mogę rozdwoić. No, musiałbym się już nawet nie tylko sklonować, ale i podwójnie sklonować. Boję się zostawić, niestety. No tu już nawet nie o kamerę chodzi, tu wiesz, chodzi nawet o fakt, żeby wiesz, zrobić jedno, dwa zdjęcie, porozmawiać, nagrać nawet urywek telefonem, cokolwiek. Często prosimy kibiców o to, by pomogli w takich przypadkach, bo fakt jest taki, że to jest wydarzenie niesamowite. No ale Krzysiu Janczak pewnie będzie coś robił. Tak, Krzysiu na pewno i też na Krzysiu zawsze można było liczyć, jak to się chciało, to zawsze pomagał, więc tu pewnie też pomoże, żeby chociaż udostępnić fragmenty meczu bramki, także na pewno też będziemy mogli o tym porozmawiać. Cieszy to, że dwa takie hitowe mecze teraz, chociaż z drugiej strony, gdy ktoś popatrzy na tabelę i no, czym wy się tak fascynujecie, na co wy patrzycie, Włókniarz, Głuszyca, w Ząbkowicach, no ale to jest nasza drużyna, no, taka jest, to jest nasza drużyna, i nasz powiat. Dobrze, to teraz jeszcze skupiając się chwileczkę na tym remisie, który padł w derbach z Warty Ziemnice z Kamieńcem Ząbkowickim, powiem taką ciekawostkę, która oczywiście jest na stronie klubu z Kamieńca Ząbkowickiego. Otóż 10 listopada odbyło się walne zebranie i teraz panowie słuchajcie, Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Zamek Kamieniec Ząbkowicki, czyli ten ludowy jeszcze się przewija, nie tylko w Wałbrzychu, ale wiedziałem, że teraz będzie szukał tego wszędzie, gdzie ale tylko nie, może. Ale słuchajcie, w tym momencie wybrano nowego prezesa. Kandydat był jeden, pan Sylwester Kowal, serdecznie gratulujemy, został wybrany prezesem. Tam oczywiście uczestniczyły władze gminy w tym zebraniu. Tak, ale posłuchajcie tego. Posłuchajcie tego, w tym samym czasie przyjęto uchwałę, gdzie nadano tytuł honorowego prezesa stowarzyszenia i został nim pan Ryszard Bierut, który tym samym został uhonorowany, ponieważ ten tytuł pełnił funkcję prezesa przez blisko, jeżeli dobrze przeczytałem, 40 lat. To jest po prostu coś niesamowitego. No to ja wam powiem, z naszego terenu znam jednego prezesa, który jest szefem klubu już koło 50. Co to jest? Pan Mieczysław Osiecki z Sudetu Dzieciorowice. No nie, przecież 19 lat pełni funkcję. No to gdzie? Do pana Mieczysława. Dobra, powiem wam. Powiem tak. I tak, no coś niesamowitego, że ktoś na jednym stanowisku potrafi... Jaka tam była ta nazwa? Coś tam ludowe, coś tam? GLKS. Już wam GLKS? Powiem. Gminny Ludowy Klub Sportowy. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Zamek Kamieniec Ząbkowicki. A wiesz, jaki ma skrót? Widzę Łódź, ten właśnie ten skrót? RTS. Czyli? Robotnicze Towarzystwo Sportowe.
No. Bardzo ciekawa ciekawostka. Bardzo ciekawa ciekawostka. To jak ktoś właśnie tak całe życie siedzi, wiesz, proszę, proszę, resztę dwa złote, będę winna. To potem takie ciekawostki są ciekawe. Jak się wróciło to tak, żeby nie było, na koniec powiem wam jeszcze, że po meczu w Kłodzku trener Nysy złożył dymisję, która została przyjęta, nie? Dokładnie. Także to następna taka rzecz nieoczekiwana. W tym temacie. Słuchajcie, jeszcze na jeden mecz. Czyli ruszyła się karuzela trenerska. Dobra. No nie, to bym nie przesadzał. Nie szukam. No, otworzyłeś puszkę Pandory, dwa odcinki temu. Słuchajcie, w najbliższej kolejce jeszcze na jeden mecz bym zwrócił uwagę. LKS Bystrzyca Górna, Skał Pistolec. Po świetnym okresie zespołu z Bystrzycy Górnej, no teraz troszeczkę jest gorzej. I efekt spadek na piąte miejsce. Aczkolwiek strata do prowadzącej Bielawianki to zaledwie 4 oczka, więc tu się jeszcze wszystko tak naprawdę może zdarzyć. Ale Skałki wiemy, że to jest, zresztą zajmuje zespół ze Stolca trzecie miejsce, że to jest bardzo niewygodny zespół i grając dobrą piłkę nożną, aczkolwiek Wałbrzyscy Górnicy znaleźli sposób. Tak, i to co też mówiliśmy ostatnio, AKS remisuje ze Zjednoczonymi Żarów, to też no, chyba nie powinna być raczej niespodzianka, prawda? To prawda. Za tydzień, to co też ciekawe, Bystrzyca Górna u siebie podejmuje Skałki Stolec, to będzie fajny mecz. Naprawdę nie, fajnie się zapowiada, tak. Zdrój podejmuje AKS Strzegów. Nie za tydzień, tylko w niedzielę. No, najbliższej kolejce. Widzisz, bo to tak z przyzwyczajenia, nie? Na tydzień po tygodniu. No ale prawda, już najbliższą sobotę, niedzielę. Tak siedzi za kamerą cały czas. Górnik dobrze zagra. Zobaczcie, ile fajnych meczy. Bystrzyca, Skałki Stolec, Jedlina, AKS Strzegom. Wiktoria Świebujce zagra ze Spartą Ziemnice, prawda? Tak. Tym bardziej, że Jedlina złapała drugi oddech i naprawdę jest na fali wznoszącej. Mhm. Dlatego trzymamy kciuki za zespół trenera Kamila Jasińskiego. Do tego masz jeszcze Górnik z Bielawianką. Ale pierwsze pięć drużyn to ciasno jak tralala. No ciasto, ale to... Coś brzydkiego miałeś na końcu języka, ale z tego wybrnąłeś, czuję. No ciasno. Wiktoria Świebodzice dalej bez... Pawełku? Wiktoria Świebodzice bez wygranej. Bez Wiktorii. Popatrz, jak miło. Gratuluję, wreszcie. Serie A. Choć 3 punkty wyglądają jak wygrana, to nie jest wygrana. Dynamizujmy, panowie. W tym remis z Górnikiem Wałbrzych. Tak, to fakt. No. No ale teraz, prawda? No, to była. Ale to była. Tak już nie podnosząc tego do piedestału. Naprawdę bardzo fajna kolejka z fajnymi wynikami. No i zobaczcie, ileż niespodzianek nam tutaj się trafiło. Co mi się zwraca uwagę, zespoły boguszowskie w odwrocie. Mhm. No. Bolesne porażki. Jeszcze Szczyt Boguszów z KS Stanowice 1-2. No tutaj to tak powiedzmy, tak, to jeszcze to spodziewane, 6-2. Nie? Ale Cukrownik z Górnikiem Boguszów w Gorce 6-2. Aczkolwiek rozmawiałem ci, proszę mi uwierzyć, z Szymonem Garwolem właśnie z Górnika Boguszów w Gorce, który mówi, że troszeczkę wygrana za wysoka Cukrownika, że... Czasami tak jest, że wpadnie wszystko, nie? Zrobisz 6 akcji i wszystko wpada. No bywa tak czasami. Być może tutaj było podobnie. Tak, no mówi, że jednak za wysoka wygrana w stosunku do tego, jaką piłkę gospodarze pokazali. Nie widzieliśmy, więc mogę jedynie zacytować. Tak, to wierzyć za słowo. Słuchaj, czarne chmury nad czarnymi, Krzysztof. No właśnie to chciałem powiedzieć, że co się stało z czarnymi, to po prostu... No oni sami nie wiedzą do końca, bo jak czytałem wiadomości na profilu ich klubu, to też tak do końca nie potrafili tego wytłumaczyć, jak to się stało, że przegrali, tak wysoko przegrali. Bo ja sam nie wiem. Pamiętacie tydzień temu, jak rozmawialiśmy o tym meczu, to byliśmy na 1000% przekonani, że czarni jadą po 3 punkty. No, tak. I komplementowaliśmy zespół trenera Derbeckiego, bo naprawdę... Ale nie widzieliśmy tym razem na Facebooku. Bardzo. Ale zobacz, może to zmotywowało Zielonych właśnie do tego, żeby nam pokazać, że nie wolno ich skreślać, mimo tego jakby trudnego sezonu. Jakby serię u Buka postawić i postawić na Zielonych, to ktoś by się był dużo bogatszy. Popatrzcie też, jeszcze całkiem niedawno studenci Dziećmorowice, środek tabeli, a teraz nagle 13 miejsce i tak słabo. To trzeba trenera Steta zaprosić w przerwie. Słuchaj, no też... Wojtka Bożyńskiego, bo przecież Wojtek Bożyński gra na co dzień też
No ale to ciekawe, czy... Właśnie Błażej. Oczywiście. No ale to nie rób takiej miny, bo on już w zeszłym sezonie grał. No. A ja nie wiedziałem Houdini. Houdini, tak. Lewa noga. Wojtek to jest jedno gość. Nie, Wojtek to jest gość, on potrafi kiedyś naprawdę wiele fajnych rzeczy. Kiedyś się poprzebiegać na boisku tak amatorsko, gdzieś tam graliśmy, to kurde, powiem wam... No jak, ale co ty do Wojtka? No Wojtek jest poza tym listonoszem, on na co dzień robi kilka kilometrów i to dzień w dzień. No stąd sylwetka, siwy włos, już nie jeden, ale sylwetka dalej sportowa. Ale słuchaj, no nie przegadasz, no to wiesz, gość, który tyle lat w piłkę grał, dodatkowo teraz, tak jak mówisz, ma taki tryb pracy, To nie ma siły, no. Moglibyśmy się zmieniać sztafetą, on i tak by nas gdzieś tam po drodze pogonił, no taka jest prawda. To była klasa w mechaniku, w której chodził między innymi z Marcinem Smoczykiem. O, tak. To była klasa, tak. I dwóch koszykarzy jeszcze było. Rafał Tęcza i jeszcze jeden chłopak, ale sobie może przypomnę. O, dwóch koszykarzy i dwóch piłkarzy. Panowie, 19, 18, 19 listopada, 15 kolejka. Łukasz Siczek. Łukasz Siczek. To jest ostatnia kolejka rundy wiosennej Serie A, jesiennej Serie A. Znaczy, żegnamy się. Znaczy, no będziemy mieli przerwę do marca, to na pewno, bo w marcu dopiero następne mecze. A ja myślę, że niektórych piłkarzy zobaczymy na lidze halowej. No tak, o tej lidze halowej na pewno też jeszcze będziemy rozmawiać, bo zapisy już są zakończone względnie jeszcze ewentualnie. Jedna czy dwie drużyny, jeżeli by miały takie życzenie, to tam powiedzmy pójdziemy na rękę tym zespołom i pozwolimy im dopisać się do stawki. Ale o tej porze już to się płaci pod drugą. Nie, no, to zawsze je Paweł dołoży. Nie wiem, jeszcze chyba na pierwszą kolejkę w Serie A. Tak, bo widzimy też jest kilka ciekawych spotkań. Tak, w niedzielę i jeden mecz w sobotę chyba tylko się odbywa. Szczawno z Zagłębiem, to myślę, że to ciekawy pojedynek. No, ciekawy się zapowiada. Ciekawe sobie Walin w kontekście poprzedniego meczu Czarny poradzi z Zielonymi Mokrzeszów. Ale u siebie grają, więc myślę, że tutaj trochę tak jakby plusik na korzyść Czarnych będzie. Stanowice Kłaczyny mają na do widzenia w rozgrywkach. Więc tutaj nie ma wątpliwości, wiadomo co będzie. No jest faworytem. Miały ciężką przeprawę. Sudety Dzieciomorowice? Tak. Wiesz co, z Przemnem zawsze się gra ciężko. Ale też stadion w Dzieciomorowicach jest specyficzny, atmosfera też. Może i pogoda im trochę będzie pomagać z racji tego, że... Różnica chyba 1,5 metra tam jest. Tak, tak. To troszeczkę zawsze inaczej. No ale faktem Przemno będzie tutaj faworytem. Myślę też, że niewiele do powiedzenia będą mieli piłkarze z Boguszowa Gorcy w pojedynku z Karoliną Jaworzyna Śląska, która idzie chyba na ten, no taki... Na rekord chyba. No nie, rekord to niekoniecznie, ale idzie na taki, wiesz, maksimum ile mogła zdobyć w tej rundzie. Bo jedyna strata punktów to właśnie w meczu z Polonią Cukrownikiem Przemno 0-0. Wszystkie tak mniej więcej Karolina tutaj idzie jakby śladem Górnika Wałbrzych sprzed 2-3 sezonu, w trakcie sezonu nawet u nas pękła bariera 100 goli, chyba w okręgówce tak było, czy w klasie, Ale zobacz, masz połowę Marcina Domagały. Więc no tu jest wielce prawdopodobne, że jeżeli nie będzie jakichś specjalnych przetasowań w składzie Karoliny, że ten zespół no, spokojnie wiosną właśnie przekroczy tę magiczną liczbę 100 goli. I zapuka do okręgów. I nadal patrzcie, 6 bramek zaledwie po stronie straconych. Tak, no zobaczymy jak to będzie, bo z tego co wiem, to tam duża grupa zawodników jest na wypożyczeniu. No tak, to widzieliśmy też w komentarzach, jest napisane. Tak, ciekawe, z kim będą grali, będą grali wiosną, więc jak się zawodnicy rozejdą. To wszystko jest jeszcze bardzo płynne, natomiast ta runda pokazała, że w tym składzie osobowym jest to zespół praktycznie nie do pokonania. Bundesliga, panowie, Bundesliga. Good morning. No dzisiaj powiem wam, a propos, rozmawiamy sobie o Huraganie Olszany. Huragan teraz zanotował, jak widzimy, remis 2-2. Pewnie niespodziewany remis z Biroszowem. Dzisiaj właśnie jeden z chłopaków mi powiedział, zwrócił uwagę na nasz program. Mówi, bo ja jestem właśnie zawodnikiem Huragana Olszany i was oglądamy. Także dziękujemy zawodnikom z Olszan. Tak. Bo też się skupiamy troszeczkę nad tym zespołem, aczkolwiek myślę, że tutaj oczekiwania i kibiców, i piłkarzy były większe.
Ale Mieroszów też dobrze zagrał. Powiem ci, że tam ten mecz, Paweł, weź proszę na Sportowy Wałbrzych, na opis tego meczu, nie wiem, niedawno wrzucony. Ten, dość tak, powiem, ciekawie się ten mecz, wiesz, rozwijał. I muszę przyznać, że na pewno warto będzie zwrócić uwagę w tej rundzie wiosennej, która już też dopiero od marca, bo przecież ta kolejna kolejka, która będzie w najbliższy weekend. Mówisz o meczu? Którym? Huragan Mieroszów. Tak, Huragan porwał Mieroszów. Nie porwał Mieroszowa, tak. No, generalnie chodzi o to, że po prostu zapowiada nam się dużo ciekawych takich par, które już ze sobą coś rywalizując chciały udowodnić sobie coś nawzajem, a nie wyszło tak dobrze każdemu, jakby sobie tego życzył. I tak jak Huragan Olszanych wcześniej się chwalił, że jest wysoko, żeby zwrócić uwagę, bo wygrywa. Teraz dwa czy trzy mecze z rzędu, takie no nie najlepsze. Mieroszów też był w dołku, potem nagle zaczął punkty łapać, potem znowu ich przestał łapać. Ale też trzeba powiedzieć, że chłopaki z Mieroszowa starają się grać tę piłkę najlepiej jak potrafią i mają swoje momenty. No tak jak ten mecz tutaj, Paweł, zerknij proszę w jakiej kolejności bramki padają, bo to jest najważniejsze. Tak, pierwszego gola zdobywają goście w 18 minucie i później mamy po pół godziny grze, gospodarze doprowadzają do remisu. No i później mamy 2-1 dla Huraganu, tak, nie? Dla Huraganu. No, później w drugiej połowie udaje im się bramkę zdobyć po ostatnich akcjach meczu z rzutu karnego, tak? Tak, tak. No i właśnie okazuje to, że grają do końca, nie? I o to mi chodziło w tej całej wypowiedzi, że nie można z góry zakładać, jak sobie będą radzić później, bo też nie wiemy, jak ten skład osobowy się zachowa, ale walczą od początku do końca, co ich cechowało także w tych poprzednich sezonach, czy to jak awansowali do Serie A, czy jak z tej Serie A spadali. Popatrzcie też, kolejny fajny wynik z udziałem Unii Jaroszów, też kilka razy komplementowany. Tak, to prawda. Niby środek tabeli, a Unia Jaroszów urwała punkty wiceliderowi Wierzbiance, tak, Wierzbiance, remisując na boisku rywala, czyli gospodarzy z Wierzbnej 1-1, to na pewno jest też spora niespodzianka. Parafrazując słowa Bartka, pod górze znów się zebrało. Pod górze się znowu zebrało, fajny wynik, 3-6, czyli 6-3. 6-3 wygrało pod górze w Kostrzy z miejscowym Sokołem. I mamy szóste miejsce ekipy trenera Majewskiego. Też widzimy 21 punktów, zobacz. Też widzimy kolejny sukces. Ale Nysa 2 Kłaczyna. Unii Bogaczowice. Jak dobrze sobie spojrzy na drugą tabelę, radzi sobie lepiej niż Nysa Kłaczyna 1. I za chwilę będzie tak, że się chyba spotkają w jednej lidze. Nie mogą, jak się spotkają w jednej lidze. Ale ja mówię, też zwracam uwagę na wynik Unii Bogaczowice z Granitem 2 Roztoka, 4-2. I też widzimy, że po tym też pewnym słabszym okresie zespołu Piotra Kałonia, teraz Unia znowu gdzieś tam dobija do tych zespołów z czołówki. Aczkolwiek strata no też jest spora, bo Zjednoczeni Dwarzarów na trzecim miejscu 26 punktów, Unia Bogoczewice piąte miejsce i 22 punkty. Ale popatrzcie, znowu mamy fajerwerk strzelecki. Z udziałem Błękitnych Słotwina i Płomienia Dobromierz, ale też któryś z internautów nam napisał, że Płomień gra bez trenera. No tak, czyli po prostu tego, chyba więcej tu jest dla zabawy, dla pasji, z tego, dla poruszania się. Z tego co wiem, to trener zrezygnował z pracy w klubie, tam no nie będę zdradzał znowu źródła, ale też takie komunikaty dostaliśmy. Było wyraźnie powiedziane, że po prostu ten klub jest zarządzany w trochę taki sposób nie piłkarski, tylko taki bardziej koleżeński, że to prezesostwo ustala częściej niż sam trener mógł ustalać skład. No wiecie, no komunikaty tego typu gdzieś tam przesyłane nie tylko od jednej osoby, ale od kilku osób świadczą o tym, że tak po prostu no coś musi być na rzeczy, niekoniecznie musi być to w 100% dokładnie tak słowo w słowo, jak było to powiedziane, ale jeśli już to, jeśli ta informacja się powtarza z kilku źródeł, no to znaczy się, że faktycznie może takie coś mogło mieć miejsce i faktycznie może tak być, że no, dopóki to się nie zmieni, to drużyna nie będzie miała możliwości osiągania wyników, a grać dla przyjemności, no też można, tylko czy ktoś tak naprawdę lubi przegrywać 11-0, 22-0, 8-9-0, no to chyba nie. No to wspominaliśmy o Karolinie, że dobije do setki i tutaj Płomień Dobromierz już jest bardzo blisko tej setki po stronie strat, 84 gole.
No może się zdarzyć tak, że w dwóch kolejnych meczach to będzie przekroczone. Ostatnia kolejka, ta regularna kolejka przed nami, bo teraz zobaczcie... Nie, słuchajcie, ja uważam, że Płomień się teraz weźmie w garść. Nysa 2-3 rywalem i my zobaczymy za tydzień. Ja stawiam, że tutaj będzie minimum punkt Płomienia. Nie. I bardzo tej drużynie kibicuję. Nie, Nysa to wygra. No, podmurze z huraganem. Tutaj wspominamy o huraganie. Chwila o tych parach i powoli jeszcze będzie wspomnimy o akcji i o sprzedaży piłki, bo piłki nie ma z nami. Dobra, słuchaj, huragan ma zagrać na Wałbrzychu. Tak, na w niedzielę o 11. Tak. Może mi się uda tam podjechać. To ciekawy jestem, czy porwie ten huragan nasze Podgórze. I czy Podgórze się zbierze, żeby zatrzymać huragan. Nie no, ale się zbierali, więc myślę, że... Może być ciekawy mecz. No dobra, a co powiecie o Mieroszowie i meczu z Wierzbianką? Jakoś... No wiadomo, lokalnie serce przemawia za Mieroszowem, a rozum znowu za Wierzbianką, bo widzę, że Wierzbianka... Też pamiętam mecz Wierzbianki w Bogaczowicach, dosyć pewnie wygrany przez wicelidera, także tutaj Wierzbianka... No też myślę, że nie chcę stracić tego i tak już sporego dystansu punktowego ja i tak do Błękitnych. Cały czas patrzę na Unię Bogaczowice, która od pewnego momentu cały czas dźwiga się w tabeli do góry, cały czas... Pamiętajcie też, że tutaj są cztery drużyny, które mają po jednym zaległym meczu. Jest ta regularna kolejka, będą grać jeszcze tydzień później. 26, jak tam tak, pamiętam. 25, 26, jakoś tak te mecze są omówione, więc jednego dnia... Jeszcze będziemy mieli o czym rozmawiać. Więc oni te mecze sobie dograją. Natomiast, to będziemy na części pierwsze rozkładali. No tak, każde podanie, z której strony kopnięta piłka, nie? Będziesz robił Paweł Analizę, ty się nie śmiej, tylko się przyjmuj z tablicą, będziesz na analizę robił. Staniesz przy telewizorze i będziesz wiaskać mocha, nie? Tak. Tu kopnęli, tu podali, tutaj strzałka z lewej na prawą, tak. O i tak omieli. Tak, przyspieszanie tutaj, dobrze. No. Okej, panowie, to przyspieszmy teraz, tak? Zakończmy już powoli nasze ligi i powiedzmy o ważnej rzeczy, którą się udało zdziałać. A udało się, jak widać, przed nami nie ma piłki. Piłka została sprzedana na licytacji. O dziwo nie za 1150 zł, tak jak było w komentarzu, a za 1250 zł, a trafiła do Jakubie. No, trafiła do panów, którzy piłkę przekażą dalej, do panów pracujących w koksowni Wiktoria w Wałbrzychu, panów z działów piecowych, murarzy, tak dobrze pamiętam? I jeden tam był jeszcze pan z takiego działu czysto technicznego, przepraszam, nie wiem, czy pan jest teraz nazwy, ale jest to zapisane na naszym fanpage'u, tak, można przeczytać. Pieniążki zostały przekazane na konto dla Oskara. Już płacone. Tak. A panowie, no chcąc, tak jakby Oskarowi zrobić jeszcze więcej przyjemności, zadecydowali przekazać piłkę chłopakowi. Chcą mu dać po prostu ją w prezencie, żeby mógł sobie postawić na półce i po prostu pamiętać o tym też, że no, dużo osób chciało po prostu mu w tym wszystkim, tej jego walce z chorobą pomóc, bo przecież piłkarze Zagłębia praktycznie bezinteresownie piłkę podpisali, ba, kierownik tej drużyny aż trzykrotnie nam ją wysyłał pocztą, bo się okazało, że kurier pocztowy dwukrotnie paczkę odsyłał, nawet nie próbując jej doręczyć pod wysłane zdjęcie posta kierownikowi z podziękowaniami, że została sprzedana. Jeszcze raz dziękujemy tutaj, jeżeli nas ogląda, czy piłkarze, czy ktoś z Zagłębia lubi, to serdecznie dziękujemy. Natomiast jeszcze jedna ważna rzecz, medal, akurat nie mamy go przy sobie, medal jest jeszcze nadal póki co licytowany, zegar jest licytowany i co najważniejsze, możecie w cały czas nabywać skarb kibice, czy to przez Allegro, ale też zwracamy się do klubów piłkarskich, dzwońcie do nas, do Jakuba, do mnie, numer jest w poście zapisany, jeżeli potrzebujecie większą ilość, my je przywieziemy, dochód z tego, co zostało ze skarbu kibica, przekazujemy właśnie na leczenie Oskara. Tak, część już się udało sprzedać, część klubów już tych z nami tutaj razem w tej akcji wzięła udział, pod koniec jakby tego całego cyklu sprzedażowego przekażemy też pieniążki właśnie w ten sposób, w jednej całości. I tym miłym akcentem. Jeszcze nie chciałeś o Well Fitness powiedzieć? A właśnie, najważniejsze, dziękuję Ci Bartku serdecznie. W sobotę od godziny 10 w Well Fitness na Piaskowej Górze dalsza część akcji dla Oskara. Odbędą się zawody w dźwiganiu ciężarów. Możecie wziąć w nim udział. Startuję! Nie. Możecie wziąć w nim udział. Minimum wpisowego to 25 zł. Między innymi nasza redakcja się zaangażowała, czyli Sportowy Wałbrzych TV zaangażował się w dostarczeniu nagród. Między innymi pani prezes Anna Żabska. Dziękuję, Zamku Książ. Serdecznie dziękujemy. Ale przepraszam. Wszystko na jednym wydechu. To spokojnie.
ale to tak zabrzmiało, jakby pani prezes Anna Żabska była nagrodą w tym, tym konkursie. Pani prezes nam pomogła i przekazała nagrodę. Tak. Także serdecznie dziękujemy i zapraszamy was serdecznie już w sobotę, to jest 18 o godzinie 10. A nagroda niespodzianka, bardzo fajna, dlatego też czasami na przykład wszyscy ci, którzy się interesują sportem, mogą również się kulturowo, że tak powiem, rozwinąć. Tak. Rozwinąć. Także bądźcie, jeżeli możecie, to bądźcie, wspierajcie Oskara. My już serdecznie dziękujemy. To był program Przed Kolejką, który transmitujemy prosto ze Szczawieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Program poprowadzili Bartłomiej Nowak, Jakub Zima, Paweł Szpur. Zobaczenia.